Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partnice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Pierwsze spotkanie piłkarek po przerwie urlopowej przebiegło w miłej atmosferze, w najlepszych humorach. Były piłkarki kadry U17, świeżo upieczone mistrzynie Europy. No nie ma nic piękniejszego w pracy trenera jak satysfakcja z tego, co się robi. No szampana nie było, truskawek nie było, bo nie uzurpuję sobie prawa do odbierania dla siebie tego wielkiego sukcesu tych dziewczyn. Mają swojego trenera, mają swój zespół. Ja tylko mogę się cieszyć, że mam jakiś tam minimalny wkład w to, czyli moje dziewczyny, moje zawodniczki odgrywały tam nierezerwowe role, a grały w podstawowym składzie. Oglądałem, łezka zakręciła się wokół, bo marzeniem każdego trenera jest patrzeć, jak jego zespół puchar wnosi do góry. Nowy sezon akademiczki rozpoczną z kilkoma nowymi zawodniczkami w składzie. Do drużyny dołączą dwie kolejne piłkarki z kadry U17, Anna Okulewicz i Patrycja Michalczyk. Stawiamy na młodzież. Ta młodzież ma się uczyć grać w piłkę, umożliwiamy im łączenie nauki ze sportem. No i w tym kierunku będziemy szli w następnym sezonie, czyli są to dziewczyny, które dopiero mają, mam taką nadzieję, będą wkraczały do tej wielkiej piłki. Mamy na oku kilka dziewczyn zgłosiło się do nas z akcesem gry, łączenia nauki ze sportem. Póki te transfery nie będą dopięte na ostatni guzik, nie chcę mówić o szczegółach, w każdym razie są dodatkowe dwie dziewczyny z tej naszej złotej drużyny U17. W składzie zespołu jest też królowa strzelczyń pierwszej ligi z poprzedniego sezonu, Marta Cichosz ze Sztormu Gdynia. Zawodniczka z pierwszej ligi, zawodniczka, która strzeliła kilkadziesiąt bramek w tym ubiegłym sezonie, chce przyjść do nas na studia, jest jej zgoda rodziców. W tej chwili dopinamy transfer, rozmawiając z klubami. Dziś oficjalnie piłkarki AZS-u odbyły pierwszy trening, nie ćwiczy jednak cała drużyna. Podzieliłem zawodniczki na dwie grupy, grupa młodsza i grupa starsza. Ta grupa młodsza zaczyna tydzień wcześniej, ze względu na to, że czeka nas pod koniec tygodnia ubiegłego wyjazd do Czech, więc zaczynamy z nimi w poniedziałek. Następny poniedziałek, czyli za dwa tygodnie, dołączają do tej młodej grupy zawodniczki starsze i od 22 już zaczynamy pełną parą przygotowywać się do nowego sezonu. Pierwszy mecz o ligowe punkty AZS rozegra pod koniec sierpnia. Wrocławianki czeka wyjazdowa konfrontacja z Zagłębiem Lubin. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice.